Witam znowu wszystkich widzów. Wykopał mnie zbędnik. Nie nagrałem tego, bo się zajęłem kopaniem tej wielkiej rury, co to była. Co to jest? Działo jakieś, nie? Jebałem dziurę po kolana. Tak zapowiem, mam coś rozrządzić i mam jeszcze jednego fanta, ale tego nie pokażę, bo nie mogłem. Domyślacie się może, co to jest? Zbędnik stalowy. Mam w domu. Może nie stalowy, może im aluminium może. To amelenium mówi, z lichu, szpleja maliniowy. Ocynk, uprysk. Fajna rzecz, nie? Bardzo fajna. Wyszedł mi tu właśnie nieśmiertelny ten niezbędnik. Myślałem, że to jakieś działo leży, nie? Bo co to jest? Celownik tam leży, co? To było to rura od tego. Do ogrodzenia. Jestem znowu tu, gdzie byłem, nie? I będę tu chodził znowu. Dam dwa seniory, gdzie byłem ostatnio. Gdzie te gasmaski chodziły, bo tam straszny przypał był. Dopiero jakieś kurwa barany rozkopali kości ludzkie, nie? I zostawili to. No i teraz jest tam nieciekawie. Nie zgłosili po prostu tego, nie? Nawet leśni czemu zgłosili, czy komuś tam. Wszedł jakiś gościu, pamiętam. Gadałem z facetem, tam gościa znam. I mówił, że normalnie kości były, czaszki leżały. Trzy czaszki leżały po samej drodze. No i zajęły się tym psy. Przepraszam, policja. No. Fajne rzeczy. Ale go chyba nieruchomie. No już mam drugi taki. Ten jest stalowy. Gitara gra, nie? Ciekawe, czy to niemiecki? Może i niemiecki. Gdzieś data powinna być podkładem pod tym, ale co to będzie, to pokażę. No i mam zamiar przyjść do jezioro tam z drugiej strony i tam znalazłem ostatnio dużą rzecz. Nie mogę tego wyjąć. Spróbuję dociągnąć. Bynajmniej spróbuję, nie? Po takim debesie się dowie, jaki ładny. Dobra, żegnamy się. Na razie wszystkim. Ciao.